pierwsza jako kobieta, trochę o męskim charakterze, ale proszę, kobiecie, oddaję głos. No to dlaczego męski? No nie, no to jesteś asertyw, bardzo asertyw. Proszę bardzo. Salmonella, surowe żółtko. No to pytanie się bardzo często pojawia. Państwo się obawiacie tej salmonelli, ja wiem. Proszę się nie obawiać. Te jajka w skorupkach myjemy bardzo dokładnie pod bieżącą wodą. Salmonella, jeżeli jest, to jest na skorupce. W środku jej nie ma. Białko to jest ta część jajka, która oddziela skorupkę właśnie z ewentualnie jakimś tam patogenem od żółtka. W żółtku salmonelli nie będzie. Proszę się tego nie bać, absolutnie. Nie ma takiej możliwości, żeby tak się zadziała. Ja może dodam, jeżeli kura zniesie, zdrowa kura, jajko, to jajko może leżeć w temperaturze 20 stopni jakieś 3-4 miesiące. Co nie znaczy oczywiście najlepiej jeść zupełnie świeże jajka. Poza tym, jeżeli umyjemy jajko dobrze i rozbijemy, to radzę sprawdzić również, powąchać, popatrzeć, prawda? No bo czasem kura jest chora, czasem się zdarzy, ale jajko jest kilka barier. Są błonki, skorupka i jest zawilina w białku, także szanse, że bakterie się tam rozwiną, jest bardzo małe. No tu jest kilka pytań, postaram się króciutko odpowiedzieć. O oleju kokosowym to powie na pewno doktor Udo Erasmus. Jaką dietą pomóc sobie w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, w zapaleniu błony śluzowej żołądka? Jasne, dieta niskiej entropii jest dietą, którą dopasowujemy do różnych sytuacji chorobowych. Można tą dietą, jak najbardziej, z tym, że to już są indywidualne rozmowy i konsultacje, bo no, sprawa jest dosyć poważna. Choroba wrzodowa to jest sprawa poważna. Tutaj będzie dieta i na pewno suplementy, które nam tutaj załagodzą i wpłyną na tą śluzówkę. Pies jak karmić? Super, pytanie dla mnie. No właśnie, to wszystko, ewentualnie kotka. To są drapieżniki, mają inny układ pokarmowy. Ten ich układ pokarmowy jest krótszy od naszego. Więc i jedzenie musi być inne. No nie będą jeść nie wiadomo jakiej ilości warzyw i owoców. Nie wciskajmy nawet w nich, bo to jest droga donikąd. Ja proponuję surowe żółtka. Każdy piesek bardzo będzie lubił i każdy kotek będzie bardzo lubił i będą nam bardzo wdzięczne te zwierzaki, jeżeli w taki sposób będziemy je karmić. Proponuję kwaśne mleko, zsiadłe mleko. Od kóz, od krów, ale nie karmionych paszami GMO, czyli takie mleko, jakie my pijemy, również zwierzaki uwielbiają. Często drapieżniki mają właśnie problemy z probiotykami, dlatego chodzą za roślinożercami i jedzą ich odchody, nie wiem czy Państwo wiedzą, właśnie z tego powodu. W momencie, kiedy dostają takie kwaśne mleko, czyli sfermentowane produkty, w których już znajdują się probiotyki, nie mają takiej potrzeby. Czyli to jest dla nas informacja, że w ich jelitach dzieje się dobrze. Bardzo dobrze, super. Owiec jest bardzo dobry, że nie lubi. Masło jest bardzo dobrym tłuszczem dla drapieżników. Olej lniany, olej konopny jak najbardziej. Ja daję również twaróg, który robi nam pani, która właśnie ma swoje własne krowy karmione paszami gospodarskimi. Mój pies jest w taki sposób odżywiany. Mięso też dostaje oczywiście. Polecam, jeżeli przewód pokarmowy przyjmuje, żeby to było mięso surowe. Mój pies niestety nie może takiego mięsa jeść, więc dostaje mięso gotowane. Pomimo tego te inne produkty wyprowadziły tą psinę naprawdę na prostą. No dobrze. Now is the question for Udo. Jakie oleje pan doktor Udo proponuje? What kind of fats? Yes, sure. What kind of fats Dr. Udo Erasmus is supporting or is recommending? What do you recommend in terms of fats? For the easiest for you, from what I know from being here, flax for omega-3s. And you grind it up, you have to grind it up or chew it because it has a very thick coat, so if you want the omega-3 it has, you have to grind it up. But it has to be fresh because it goes rancid very quickly, so you make it when you want to eat it. So flax for omega-3s, sunflower seeds are a good source of omega-6, but no omega-3s in it. And hemp oil has a little bit of omega-3, and
and quite a bit of omega 6. And there's a question on the bottom that it leads to, so might as well answer that too. What kind of fats? No, on the bottom of the stack I gave you. Oh, okay. This one, yes. Yeah, what now, kind of... No, so somebody was asking, what is the ratio of omega 3 to yes, omega 6? Right. Yes, that's right. Yes, and, I have this question, here, yes. Yeah, and it depends on who you ask. But since you're asking me, we work with the ratio of twice as much omega 3 as omega 6. And the reason for that is I've been doing this for 30 years, and we have always got our best results when there's more omega 3 than omega 6, but not so much omega 3 that you become omega 6 deficient, because they compete in the body. So flaxseed oil made me omega 6 deficient. I got dry eyes, skipped heartbeats, arthritis-like pain at finger joints, and thin, papery skin. Yes, I want to translate. Unless you would like to teach them. I know you forgot that this is not the English speaking Guys. I know you are Polish by birth. Well, they're all listening so closely that it seems to me they all speak English. I know. You are tired and I hope you remember your name. Dr. Udo Erasmus. Ja mówię, że mam nadzieję, że pamiętasz jakąś na imię nazwisko. Doktor, yes, I know. You know, now I have to recall everything. Wow. Okay. Co on powiedział? On powiedział, że z olejów, które rekomenduje, jak mówi, bardzo ważne są te oleje essential fatty acid, czyli omega 3, omega 6. Jeśli chodzi o nasienie z lnu, ono ma proporcje, będę mówił o proporcjach omega 3 do omega 6, 4 do 1. Podczas gdy z jego badań i z researchu literatury i również z analizy tego, co jest na świecie, wygląda na to, że najbardziej taki optymalny dla ludzi to jest proporcja 2 do 1, czyli dwa razy tyle omega 3 co omega 1, omega 6. I problem jest taki, że w oleju lnianym jest tego za dużo, także nie można jego samego jeść, bo może doprowadzić do cienkich błon komórkowych, do jakiejś patologii skóry, w sensie cienkiej skóry, również problemów na przykład z palpitacją serca. Także trzeba to zredukować, tą ilość, w ten sposób, że się używa inne oleje. On stworzył olej w Kanadzie, który się nazywa Udo's Choice Oil i to jest kombinacja szeregu olei, żeby uzyskać idealną proporcję omega 3 do omega 6. My praktycznie musimy na przykład używać takie oleje jak właśnie olej lniany, może w połączeniu z olejem konopnym i z olejem słonecznikowym. Jeszcze tutaj answer. Często. Yeah, yes. And sunflower and hemp. Hemp, yeah, one yes, more. Yes, yes, one more. Walnuts, one. Buy them whole. Yes, okay. I bardzo dobre są też orzechy. I on twierdzi, że najlepiej na przykład nasiona często mielić, na przykład nawet lnu, z tym, że na świeżo. Nie kupować mielone, bo one bardzo szybko się utleniają, ale na przykład kupić jakiś dobry młynek, o, to dla ciebie, Jarek, jest coś co dystrybucji, o czym można pomyśleć, bo nie ma dobrych młynków i takich dobrych, rozsądnych cenach do mielenia na przykład właśnie nasion, tłustych nasion, różnych nasion. To by się bardzo przydało, bo tam są jeszcze białka świetne, jest szereg naprawdę super rzeczy w nasionach. Orzechy, nasiona to jest najlepsze źródło, z tym, że należy pamiętać, po prostu trzeba się zapoznać, jaka jest zawartość omega 3, omega 6 i starać się trzymać tą zawartość, proporcję we wszystkich olejach, które przez dzień jemy 2 do 1. My z Olą siądziemy i opracujemy to i na medycynie holistycznej podamy, jaka jest proporcja i po prostu podamy Państwu oleje dostępne w Polsce, jak należy, w jakich proporcjach jeść, żeby to było idealnie pod względem omega 3, omega 6. Także możemy tą pracę zrobić dla Państwa. Tutaj był... Tak, tak. Tutaj było pytanie też do Udo. Olej kokosowy jest tłuszczem nasyconym, czy jest szkodliwy?
somebody asked the question that coconut oil is saturated fat and is it harmful? Saturated fats can be harmful if you don't have enough omega-3s. And the reason for that is saturated fats make your platelets more sticky and make you more insulin resistant. But omega-3s do the opposite. They make you more insulin sensitive and make your platelets less sticky. So if you have them balanced, then the saturated fats are less of a problem. Okay. Więc odpowiedź jest taka, jeżeli są niedobory, jest to nadmiar olei nasyconych w diecie, jeżeli tego jemy za dużo, to wtedy jest problem, zwłaszcza jak mamy niedobory omega-3. Jeżeli jest dobry poziom olei omega-3 w organizmie, to organizm sobie radzi z tłuszczami również nasyconymi. Czyli jednym słowem trzeba jeść omega-3 i omega-6, żeby mieć poziom tych essential fatty acids i wtedy organizm jest tym radzi. Poza tym to muszą być świeże oleje. Teraz ja mam pytanie do mnie jest. Sorry, jeszcze było. Yeah, and then because the question was about coconut. Yes. Yeah, coconut is mostly saturated, and the research now shows that the coconut oil will increase LDL cholesterol, so that's a problem for heart health. It would increase. But if you eat the coconut, the whole coconut, without the shell, of course, if you eat the coconut, then it's not a problem. It does not raise LDL cholesterol. And they think it's the fiber in the coconut meat that prevents the oil from raising LDL cholesterol. Or the large intestine as well, because cholesterol is scraped from the walls of the large intestine, so fiber can probably do that as well. Possibly. On powiedział, że na przykład olej kokosowy może na przykład zwiększyć ilość złego cholesterolu. I znowu, jeżeli są używane te oleje essential, na przykład omega-3, to jest dużo lepiej. Okazuje się, że na przykład spożywanie świeżego kokosu czy biurków świeżych, dobrych kokosowych, nie ma takich efektów, czyli widocznie te składniki dodatkowe, jak również błonnik, w tym powoduje, że to jest zdrowsze. Także najlepiej by było, tak jak z orzechami, często lepiej nasiona zmienić i jeść nasiona zamiast oleje. One są zawsze zdrowsze na ogół, bo mają wiele innych składników. Chciałbym jeszcze coś dopytać. Proszę? Czy można dopytać o ten płynny? Jeszcze mówisz o kokosowym? Nie, płynne. O płynne. What kind of question? Jakie pytanie? W Polsce dostępne są estry tych olejów. Estry. Yes, I know. We had a question. It was about esters in the oils, esters of the oils, and we discussed this that increases entropy, that is processing, which could lead to molecular damage. So therefore, we would rather have this in natural form rather than some chemically sort of prepared. Right? That was the answer. So no, I should translate. That's my answer. Okay. That was your answer. No, we discussed this. So, esters of the oils. Yeah, the best thing to do is to eat the food that contains the oil. The second best thing is to eat the oils. The third best thing is to eat the esters. They're more expensive and they're more processed. And you don't get all the rest of what you get in an oil, in an ester. So it's almost like a pharmaceutical way of using nutrients. So is your answer different than mine? My answer was exactly the same. No, it wasn't. It wasn't. It was. It was. Come on. On mówi, że moja odpowiedź była zupełnie inna niż jego, a moja odpowiedź była idealnie taka sama. Apparently I just want to hear myself talk. I know, that's obvious. On mówi, ja wyglądam na to, że ja chcę, żeby siebie słyszał mówiącego. Yes, for sure. But that's okay. Anyway, jednym słowem powiedzenie było coś takiego, że najlepsze są oleje i tłuszcze w formie najbardziej naturalnej, to jest w nasionach. Często jest lepiej je zmielić w niskiej temperaturze, zmielić jakimś młynkiem, dlatego tam, nie wiem, kolega już poszedł, Jarek, czy tam siedzi, nie wiem, nie ma chyba Jarka. Najlepiej mieć taki młynek z niskimi obrotami i po prostu te nasiona mieli, bo trudno jest je pokryć. To jest najlepsza
źródło. Drugie to jest zdrowe oleje, otrzymane w sposób, jaki opisał Udo. A trzeci to są na przykład estry oleje. Przy czym te rzeczy są już mniej zdrowe, to już, jak on powiedział, że to już takie farmaceutyczne podejście do diety. Także to jest trzecie i to raczej ja bym osobiście unikał. Tutaj jest tak, które białko jest lepsze, sojowe czy serwatkowe? Proszę Państwa, na ogół jemy za dużo białka i są niektóre diety, na przykład Dukana i tym podobne, które mają bardzo dużą ilość białka. Problem jest tym taki, że często to może uszkodzić nasz organizm, na przykład nerki, zakwasić organizm. Dorosła osoba wystarczy, że je 10-20% białka. Dużo białek jest w warzywach, w owocach, nasionach. To są jedne z najlepszych źródeł. Jeśli chodzi o soję, unikałbym produktów sojowych. W soi jest dużo dobrych składników, ale jest też dużo niedobrych składników. Tam są neurotoksyny, są tak zwane absorption inhibitors, które blokują absorpcję pewnych witamin i minerałów. I są również hormonal mimikers, czyli mimikery hormonów i zakłócają system hormonalny. Nie polecam tego produktu. Jeśli chodzi w ogóle o moje diecie, staram się unikać wszelkich rzeczy, które wymagają gotowania. Na ogół fasole wymagają gotowania, bo nie można jeść ich surowych. Także i potrzeba długiego gotowania, także ja odradzam. I zresztą w nich jest mniej niż w soi, ale w wielu tych fasolach jest szereg właśnie takich składników. Jeszcze pewnie najmniej szkodliwa to jest soczewica. I ona pewnie z 15 minut po namoczeniu się gotuje. To by było najlepsze. Nie wiem, czy Państwo wiecie, jest fasola jedyna, którą można surową jeść chyba. Jaka to jest fasola? Kto wie? Kto wie, jaka jest fasola, która... Kto? Jaka? Orzeszki ziemne. Orzeszki ziemne to jest fasola. To nie są orzeszki. I orzeszki ziemne można jeść surowe. Peanuts are beans. You can eat them raw. Yes. Yeah. When you get nuts and seeds, they should be organic, unsalted and unroasted. Yes, of course. Well, it's not so, of course. Because the reason why they roast them is when they go rancid, when they get old, they get rancid. And when you roast them, you can't taste the rancidity. Yeah. And the same with the salt. So they should all be whole, fresh, organic. Yes, yes. To co powiedziałem, wybiórka, jednym słowem, należy unikać wszelkich orzechów, które są proszone, solone i tym podobne. Tu chodzi o to, żeby po prostu zakłócić smak psujących się orzechów. Nie dość tego, następują uszkodzenia molekularne, to o czym mówiliśmy. Wybiórki nie smażą orzechów, ani nie proszą. Olu, twoja. Cześć, proszę. Jeśli można, jeszcze do tej soi dodam słowo jedno. Sfermentowana soja nie pochodząca z GMO w małych ilościach jak najbardziej. Zresztą witaminę K2 i K7 najlepszą otrzymujemy właśnie z takiej soi. Natomiast inna soja, pamiętajcie Państwo, że oprócz tego wszystkiego, co Marek powiedział, ona także wyprodukuje witaminę B12, więc jeśli chcemy doprowadzić się do anemii, to jak najbardziej to jest dobra droga. Pytacie Państwo o to, skąd brać produkty bio, jak to się odbywa w Toruniu. To ja króciutko powiem, jak to się odbywa w Toruniu. To, co mówiłam, my nie kupujemy jedzenia w sklepach. My kupujemy jedzenie od rolników, którzy są sprawdzeni. Marek jest gadżeciarz, ma różnego rodzaju sprzęt, chodzimy, sprawdzamy. Jeżeli okazuje się, że rzeczywiście te produkty są dobre, polecamy innym i ci rolnicy, my sami widzimy i serce nam rośnie, jak oni po prostu wstają z kolan, bo najczęściej rolnicy, którzy mają mały areał ziemi, obsiewają mało, mają mało pieniędzy i tak sobie żyją ledwo na pograniczu. Takich rolników, proszę Państwa, którzy nie stosują chemii, nie stosują nawozów syntetycznych, nie stosują herbicydów, fungicydów, pestycydów i innych świństw, ale hodują tak, jak hodowali ich rodzice na oborniku. Ich trzeba wspierać, bo od nich zależy nasze zdrowie. W ich rękach jest nasze zdrowie. Tacy rolnicy są. Trzeba ich po prostu znaleźć, od nich kupować, a nie chodzić do, nie wiem, Kauflanda czy jakiegoś innego sklepu i tam kupować jedzenie. Jest taka strona, paczka od rolnika. A właśnie. Mhm. I można tam
właśnie, tutaj Pani właśnie podpowiada, jak można. Mało tego, jest osób świadomych, którzy chcą się świadomie odżywiać coraz więcej. I w Toruniu na przykład odbywają się raz na tydzień, raz na dwa tygodnie targi ekologiczne. I przyjeżdżają właśnie tam rolnicy, którzy produkują w sposób naturalny. My tą żywność od nich kupujemy. Także można, trzeba poszukać i jak najbardziej. Ja tutaj też z Warszawy prowadzę parę osób i otrzymuję od nich informacje, że już gdzieś tam dotarli, że już mają kogoś, kto ma kozy, mają kogoś, od kogo biorą warzywa. Ja wiem, że na początku to jest trudno sobie wyobrazić, jak można w ten sposób żyć, ale jak już się wejdzie w ten sposób życia, to jest to później łatwe i naprawdę przynosi to oczekiwane efekty. Także można, trzeba po prostu szukać. Okej. Dzięki. Tutaj jest pytanie na temat znowu omega 3, omega 6, to jaka jest prawidłowa proporcja, to już spadło to 2:1. I tutaj jest też pytanie, czy można smażyć na oleju kokosowym. Ogólnie, the question is, can you fry on coconut oil? Can you fry? Fry, if somebody needs to fry something, what they should use? You can fry with coconut oil, but if you burn the food will burn your health. So this is, I call this the Russian roulette question. You know, Russian roulette question, you know, you have, right? Yes, you have chambers, some yeah. are free, empty, so some are not. Instead of asking, what can I get away with, why can't we ask, what would I need to do to have the longest life and the best possible health? And then take your answers from that question, you're going to get better answers that will serve you better. No więc odpowiedź jest taka właściwie, co my chcemy osiągnąć przez jedzenie. Czy chcemy osiągnąć dłuższe, lepsze życie, czy chcemy osiągnąć jakieś walory smakowe. I ogólnie Udo powiedział, że no, jeżeli we are burning, jeżeli palimy jedzenie czy olej, no to tak samo palimy nasze zdrowie. Niszczymy nasze zdrowie. Ogólnie coconut oil and what is the other oil? The grapeseed oil are least probably damaged. Or some restaurants are using them. Grapeseed oil became very well known through a lot of advertising because they used to take the grape seeds and throw them away. And then somebody said, wait a minute, there's oil in those seeds. We can make some more money on the garbage. Yeah. So they make the grapeseed oil. It's very high in omega-6s, has no omega-3s, very bad oil for frying, because the more essential fatty acids are in it, the more sensitive it is, and the more damage is done by frying, and the more they're going to fry your health. Także wbrew pozorom wydawałoby się, że na przykład właśnie rekomendowane oleje do smażenia to jest olej kokosowy. Wiem, że dużo dobrych kucharzy na świecie używa do smażenia olej kokosowy, ale na przykład olej, jeśli chodzi o olej z nasion winogron, który też uważany jest za taki, który dobry jest do smażenia, on ma dużo omega-6. Jak to powstało? Po prostu dużo w produkcji wina i soku, dużo było odpadu, czyli właśnie tych nasion, ktoś wpadł na pomysł, żeby produkować z tego olej. Ten olej jest bardzo niedobry też do smażenia, bo ze względu na właśnie zawartość omega-6 dużą, tam duże zniszczenia pod wpływem temperatury następują. So just to put that question in a bigger context, life's mandate for every creature on the planet is fresh, whole, raw, organic. And every creature still eats like that except us and the creatures we feed. If you cook in water, which is what people did until the oil industry began in about 120 years ago, we cooked in water. Cooking meant heating food in water. Now cooking means frying. So we've changed the term. We used to cook in water, and even traditional olive oil, which is not damaged by protein if it's extra virgin, was added to food cooked in water after it came off the heat. That was the traditional use even of olive oil. So the idea is, if you want health, you don't fry anything. And if you like the burnt taste, get over it. Oh,
uważa, że po prostu właśnie smażenie i pieczenie to są dosyć nowe fenomeny, z tym sensie, że te oleje, takie tłoczenie olei, to jest znane od 150 bodajże lat. I wygląda na to, że oczywiście to jest bardzo szkodliwe z tego względu, że te oleje są uszkadzane przez ciepło. Także on uważa, że powinniśmy odzwyczaić się, pozbyć się tych złych przyzwyczajeń, bo to jest bardzo szkodliwe. I radzi po prostu, jak mówię, jeść rzeczy surowe, a jeżeli gotowane, to bez olei. I ewentualnie olej się dodaje na końcu już do samej potrawy, jak ta potrawa przestygnie. Także to, zresztą jak go kiedyś spytałem, to on żartobliwie powiedział, jest jeden olej, na którym można smażyć. There was one oil which you can use for frying, and it's water. Oh yeah. Oh, you mentioned that. The only, you know, the, że woda jest jedynym olejem, na którym można smażyć. Right. You know, because we associate frying in oils with mother love, because the industry convinced our mothers that that was a better way to cook. At a time when people thought industry would never do anything that wasn't good for us. And people used to say that when I was a kid, oh, the industry would never do anything that was not good for us. Now everybody laughs because we've seen so much of the industry doing things that are not good for us. So my suggestion is you keep the mother love because that's really good, but you break, separate it from the bad habit that she was lied to adopt. Okay. And then the other part of it is some people say. I have to translate. Otherwise, I think you are taxing my memory. Yes. Soon I wouldn't remember what is meant. Should be taxed. Aha. Yes. No, yes. Okay. Niedługo nie będę pamiętał, jak się nazywam, jak on będzie mi takie długie dawał te. No w każdym razie on powiedział, że to po prostu bardzo złe przyzwyczajenia były i przemysł, kiedyś uważaliśmy, że przemysł nigdy by nie zrobił nic złego dla obywateli, prawda, że przemysł jest odpowiedzialny. Teraz oczywiście wiemy, że to jest warte śmiechu. To samo rząd i prasa i tym podobne. Także niestety to jest nieprawdziwe. No i kobietom, a naszym matkom, babciom tłumaczono, że to są zdrowe metody. My musimy niestety to zrewidować. To nie są zdrowe metody gotowania. Także to trzeba po prostu zmienić, jeżeli chcemy być zdrowi. Nie możemy tego robić, kontynuować. Pytanie do mnie, do dr Roland. Co sądzisz o grzybach rejsi i ich zastosowaniu w walce z rakiem? Bardzo dobre. Ja opracowałem metodę leczenia raka, procedury oparte o pewne suplementy, dietę niskiej entropii, styl życia i tym podobne. Cała, to zresztą opisane jest również na Facebooku w grupie Medycyna Holistyczna na moim profilu. Reishi są jednym ze składników właśnie w terapii. Jeżeli jest dobry produkt reishi, bo różne firmy produkują, jedne są dobre produkty, inne zależy jak wyhodowane, czy ekologiczne, czy jakie procesowanie. Jest to ogólnie dobre. Ja Państwu powiem króciutką historię. Zgłosił się do mnie przyjaciel na badania kilka lat temu i opowiedział mi swoją historię. W wieku chyba 65 lat dostał raka prostaty. Czekał na operację 6 miesięcy i w tym momencie ktoś mu doradził właśnie, żeby wziął reishi. Jak czekał, no prawda, no, żeby sobie zwiększyć szansę. I on wziął te reishi, poszedł na tą operację, zoperowali mu tą, wycięli mu prostatę. Biedny facet, bo lubi kobiety, więc to wycięcie prostaty nie było najlepszym rozwiązaniem. Co najgorsze, że nie wpadł na pomysł, żeby sprawdzić jeszcze raz prostatę przed operacją, jak również lekarze nie zrobili. Sprawdzili to po operacji. Nie miał raka. Czyli reishi właściwie to była jedyna rzecz, którą użył, usunęło mu raka prostaty. Także proszę Państwa, warto sprawdzać takie rzeczy. Tak, słucham? On chyba 6 miesięcy był chyba operowany. Reishi brał, ale ogólnie w terapii raka można stosować wiele innych rzeczy. Zresztą wczoraj z Udo rozmawialiśmy, że wiele nawet przypraw, takich jak kajen, kurkuma, imbir, czosnek, goździki,
wiele z tych rzeczy jest przeciwbólowych, ale jest również jest bardzo dobrych na zapalenia, jest dobre na raka, jest dobre na infekcje. Także wiele rzeczy naturalnych jest w domu, z tym, że jak ja mówiłem, wiele z tych przypraw, które my kupujemy, jest bardzo procesowanych, między innymi naświetlanych, więc to muszą być przyprawy, które są nie naświetlane, ekologiczne. Musimy znać źródło tego. Proszę o... Jak utrzymać prawidłowe pH w żołądku? Jak zakwasić żołądek? Takie pytanie jest tutaj również. Jak utrzymać prawidłowe pH w żołądku? Proszę Państwa, kwasu solnego codziennie każdy z nas produkuje około 2 litrów. Pod warunkiem, że ma z czego produkować. Dlatego tak ważne jest to, ażebyśmy się prawidłowo odżywiali i dostarczali wszelkich makro, mikroelementów do produkcji, nie tylko, znaczy do tego, żeby się tkanki tworzyły, tak, ale również do produkcji wszelkiego rodzaju płynów, w tym przypadku kwasu solnego. Prawidłowe pH będzie wtedy, kiedy tego kwasu solnego będzie wyprodukowana taka ilość, jaka powinna być. Więc to na pewno jest bardzo, bardzo ważne. Jak zakwasić żołądek? Najpierw trzeba sprawdzić, czy w ogóle jest taka potrzeba, czy to pH jest wyższe, bo jeżeli jest dobre, to nie ma sensu. Jeżeli zrobimy sobie testem sodowym, sprawdzimy, jakie pH panuje w naszym żołądku i dojdziemy do wniosku, że rzeczywiście nie jest to takie, jakie powinno być, najprostszą metodą to jest wypijanie szklanki ciepłej wody z łyżką octu jabłkowego 15 minut przed spożyciem posiłku. Wtedy rzeczywiście ten żołądek, wtedy żołądek jest zakwaszony, ale też dostaje bodźce do produkcji kwasu solnego. Z mojej praktyki wynika, że nieraz wystarczy parę tygodni, nieraz parę miesięcy i ten żołądek rusza, ale pod warunkiem, że również jest właściwa dieta i organizm otrzymuje składniki do tego, aby ten kwas solny produkować. Również jedzenie gorzkich rzeczy stymuluje, pobudza wydzielanie kwasu solnego. Tak, to jest test sodowy. To jest bardzo prosty test do wykonania. Każdy może go sobie wykonać w domu, pod warunkiem, że ma chwilę czasu i że nie pędzi. Na pół szklanki ciepłej wody bierzemy płaską łyżkę sody. Ta soda musi być dopiero co otwarta, żeby nie była zwietrzona, albo łyżeczkę, taką z czubkiem. Wypijamy na pusty żołądek, czyli albo wtedy, kiedy wstajemy rano, albo 2 godziny po posiłku. I co się dzieje w żołądku? Środowisko zasadowe, które dostanie się do środowiska kwaśnego, wywoła reakcję chemiczną z wydzieleniem się dwutlenku węgla, czyli kolokwialnie rzecz mówiąc, odbije nam się. Musimy zmierzyć czas od momentu, kiedy wypiliśmy ten płyn, do chwili, kiedy nastąpi to beknięcie. I teraz, jeżeli to jest do 20 sekund, no, może być w drugą stronę przegięcie, czyli mamy zbyt kwaśne środowisko. Przyjmuje się, że mniej więcej do 3 minut jest w porządku. Natomiast jeżeli jest dłużej niż 3 minuty, no u niektórych po 18 minutach dopiero, a u niektórych w ogóle, no to tam jest katastrofa w tym żołądku i trzeba mu pomóc, trzeba go dokwasić. Tak, tylko proszę Państwa, jeżeli będziecie ten test wykonywać, to bardzo proszę nie jeść po tym teście, bo już mamy ten żołądek odkwaszony jeszcze tą sodą. Tam mamy już środowisko na pewno nie takie, jakie powinno panować. Czyli napić się wody, jedną szklankę, 2 szklanki i najeść się dopiero gdzieś po 20 minutach, po godzinie. Jest pytanie do doktora Uda Rasmus. Dlaczego krill jest mniej zanieczyszczony niż ryby i dlaczego polecany? Why krill is less contaminated than fish and why are you recommending it? Many reasons. Fish oils are one of the most damaged products because the omega-3s in fish oil are 5 times more sensitive than the plant omega-3, which is 5 times more sensitive than the plant omega-6. So these are super, super, super sensitive, but they're treated like the cooking oils with the harsh chemicals, and then, you know, so, and so there's a maybe 3 to 10% damage of the oil. And the research now says they don't work. Why krill? Krill is a different oil. It's low on the food chain, so it's not contaminated. It is, the oil is in a different form. It's more a membrane oil than a fat deposit oil. So it is conserved in the body, so you need less for the same benefits. It is made without damage. It contains its own very powerful antioxidant. And from an environmental point of view,
before the first net went into the water, they made the calculations, how much is there, how much can we sustainably harvest. They've never done that with the fish industry, and the research says that by 2048, so in other words, in 30 years, there will be no more fish in the ocean, because we have never set limits, and we have done it, they've just overfished and overfished and overfished and completely destroyed the fish supply. Not completely, they're in the process of destroying it completely. Why the fish oil omega-3 is differently structured than the plant-based? There is a difference in the structural shape of the molecule, or why is it so easy to damage? No, the EPA and DHA, the omega-3 derivatives in fish oil and in krill oil are exactly the same molecule. But the way they're put together, in fish it's in triglycerides, so there's three of these fatty acids on a glycerol molecule. And in the krill, there is a glycerol molecule with a phosphate group on one, and there are two fatty acid chains, and those are membrane fats. The body will burn the triglycerides for energy to a large extent, and the body will conserve the membrane fats and will actually incorporate them into membranes very effectively. Także w skrócie WOW, HOP complex. Yeah, well this is chemistry, guys, sorry. Anyway, just use skomplikowane. No. Co powiedział? Pierwsza rzecz to olej rybi, z ryb omega-3, omega-6, one są bardzo delikatne, tam ze względu na struktury, gdzie w strukturach rybnych one występują i na połączenia z molekułami gliceryny. One są super, super łatwe do zniszczenia. W związku z tym jakiekolwiek procesowanie podobne do procesowania olei roślinnych wywołuje bardzo duże zniszczenia w oleju rybnym. W związku z tym tak samo jak my smażymy ryby, czy gotujemy, czy coś takiego, to niszczymy te oleje, bo one są bardzo delikatne. To jest jeden problem z tymi olejami. Drugi problem jest, że ryby są, ponieważ są dosyć wysoko na ogół na drabinie żywienia, w związku z tym tam jest duże zanieczyszczenie, dlatego że morza są zanieczyszczone. To jest drugi problem. Trzeci problem jest, że jeżeli będziemy robić takie zużycie ryb na karmę, na mączkę, na oleje i tym podobne, szacuje się, że do roku 2040 chyba któregoś, ósmego, czy któregoś w ogóle ryb nie będzie. Po prostu my strasznie dewastujemy morza w tej chwili. To jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o kryla, te molekuły omega-3 i 6, one są w innych trochę strukturach i w związku z tym one są trochę bardziej odporne. Poza tym kryl jest bardzo nisko na drabinie żywienia. W związku z tym ta ilość zanieczyszczeń tam jest dużo mniejsza. Także to jest dużo bardziej bezpieczne źródło. I najlepsze, jak mówię, to przypuszczalnie są rośliny. Jest jakieś dobrych roślinne puszcze, ale... I tak, i w krylu jeszcze jest, on mi podpowiada, jest proces, you know some Polish, because you sort of listen to what I'm saying, and you probably know already some Polish. You have to stay longer, so you learn how to speak. Anyway, to jest tak, że wracając do tego, on mówi, że oleje w krylu są inaczej trochę tam powiązane molekularnie i w związku z tym i proces otrzymywania ich jest inny, w związku z tym to jest też bezpieczniejsze. A tu jest do doktora Rolanda. Nie mogę bardzo, Olu, pomóż mi. Proszę o co? Krótką informację na temat, co tu jest? Skanów organizmu, co pan o tym sądzi? Myślę, że państwo myślą o jakichś skanach tego typu, jak quantum magnetic resonance, czy tego typu rzeczy. Wiecie państwo, ja sam używam takiego skanera. Tych skanerów jest dużo i ogólnie sam opracowałem wiele urządzeń medycznych i procedur. Muszę powiedzieć, że im więcej można dobrej diagnostyki zrobić, tym lepiej. Zawsze warto zrobić jakąś dobrą diagnostykę.
Niektóre z tych urządzeń są bardzo drogie i bardzo cholernie skomplikowane wręcz w interpretacji. Czasem wydaje mi się, że podają bzdury niektóre z nich. Byłem testowany na jakieś urządzenia, które wyniki takie dały, jakbym musiał umierać od razu, a ja wiem, że jestem jednym z najlepszych zdrowiu w porównaniu do innych pacjentów. Więc są urządzenia, które pracują, inne z kolei nie pracują, jest cała gama tego. Poza tym nie można opierać tylko diagnostyki na tego typu rzeczach, trzeba mieć również inne badania. Na ogół my z Olą na przykład się opieramy nie tylko na wynikach z tego skanera, który daje dosyć dobre wyniki, bo porównywalne z innymi badaniami, ale również analizujemy badania, które ma pacjent przeprowadzone przed wizytą u nas. Również opracowaliśmy pewne autorskie badania, które nam pomagają oszacować pewne parametry organizmu bardzo dobrze i to bardzo dobrze działa. Oprócz tego robimy bardzo dobry wywiad z pacjentem. Także to jest pomocne. Opieranie się jedynie na skanie, jeżeli ktoś jeszcze ma małą wiedzę, to jest naprawdę trochę uproszczenie i to może nie działać. To nie najlepsze wyniki można dostać. Także nie liczy się tylko aparatura. Ja powiem Państwu, jestem fotografem też profesjonalnym. Zauważyliście pewnie Państwo, nie liczy się tyle aparat, co oko fotografa. Także tu jest istotne. Ktoś może mieć 10 razy, 100 razy droższy sprzęt. Jeżeli nie ma wiedzy, to nie może użyć tego nawet dobrze. Proszę. Państwo pytacie o wiele chorób. Jak to odpowiedzieć na nie wszystkie? Powiem tak, że jeśli mamy problem z sercem, albo jeśli mamy problem z wątrobą, albo jeśli mamy problem z nerkami, to nie jest ten problem zlokalizowany tylko i wyłącznie w tym organizmie, w tym organie. Tak naprawdę choruje cały nasz organizm i trzeba podreperować cały organizm. Jest dużo ziół, które również stosujemy w takich przypadkach, ale generalnie poprawiamy kondycję całego organizmu. Czyli to, co mówiłam na początku, docieramy do układu immunologicznego i ten układ immunologiczny ciągniemy do góry. Na przykład jest pytanie o obrzęki wokół kostek, nóg. No tu zdecydowanie trzeba się przyjrzeć, jak pracuje serce, jak pracują nerki, jaka jest elastyczność naczyń. I oczywiście dietą można to wszystko podreperować i podciągnąć do góry. Początki zaćmy, no natychmiast trzeba ustawić węglowodany proste, pszenicę. Taka musi wejść w tym momencie dieta eliminacyjna, ale eliminująca to, co szkodzi. Helicobacter pylori. No trzeba zobaczyć, jaki jest pH w żołądku. Co tak naprawdę zaprosiło te bakterie do tego żołądka. I oczywiście podciągnąć immunologię. Jest dużo przypadków takich, że ludzie radzą sobie z Helicobacter pylori bez antybiotyków, bez jakiejś takiej agresywnej terapii. Można to zrobić, tak jak mówię, ziołami i dietą. IPP tutaj ktoś pisze, że otrzymuje, trzeba uważać na IPP. IPP, inhibitor pompy protonowej, wstrzymuje na około doby wydzielanie kwasu solnego. No, jeżeli ten kwas solny się nie wydziela, rzeczywiście nie odczuje ktoś zgagi, no bo nie ma takiej możliwości. Natomiast jeżeli je, to białka z tego jedzenia nie będą strawione, czyli za chwilę ta osoba będzie miała choroby auto, agresywne choroby autoimmunologiczne. Trzeba na tego rodzaju nowinki farmaceutyczne, fantastyczne uważać. Skąd bierze się zgaga? Jeżeli pH w żołądku jest nie takie, czyli jest za wysokie, odźwiernik żołądka się nie domyka i wtedy zawartość tego żołądka, ona nie jest taka kwaśna, jaka powinna być, ale jednak jest kwaśna. Wydostaje się na zewnątrz i piecze w przewyku, stąd jest zgaga. Ale zgaga nie jest bardzo często spowodowana tym, że mamy nadkwaśność żołądka. Wręcz przeciwnie, żołądek jest niedokwaszony. Wystarczy go zakwasić, a nie brać inhibitora pompy protonowej. Proszę Państwa, jest po 18:00. Do 18:00 miała trwać konferencja. Także na tym ja już zakończę, bo moglibyśmy pewnie jeszcze tutaj siedzieć i rozmawiać. Widzę, że Państwo są zmęczeni. Mam nadzieję, że jakaś tam wiedza jednak została przekazana i ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję, że chcieliście być z nami, że chcieliście wysłuchać tego, co mamy do powiedzenia. I tak jak już mówiłam przedtem, dobrych wyborów na talerzu życzę i dużo, dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.